Moimi gośćmi są Leszek Szurman i Paweł Wiśniowski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry pani Marto. Dzień dobry. No my się zawsze spotykamy w takim czasie wakacyjnym, takim już letnim, bo wy zawsze tam gdzieś wyruszacie w podróż, bo to oczywiście nasi podróżnicy cieszyńscy. Widzę, że plecaki są, kajaka nie ma, rowerów też nie macie, czyli to będzie jakaś piesza wyprawa. To będzie taka wyprawa piesza, górska i nizinna. Po prostu mamy zamysł, taki projekt się zrodził w naszych umysłach, żeby zrobić taką trasę wokół Księstwa Cieszyńskiego, dawnego, z 1918 roku, jako się utrzymała do po II wojnie światowej. Chcemy to obejść. Planujemy z oddziałem PTTK Cieszyn odznakę taką, która by wieńczyła trud wędrowca, który to pokona, przejdzie, otrzyma taką odznakę. Czyli ja rozumiem, że wy teraz testujecie, przejdziecie całą tą trasę, a później będzie już można oficjalnie tą trasę właśnie zdobywać, przechodzić, pokonywać, a za zaliczenie będzie odznaka. Będą i certyfikat. Będą trzy odznaki, a tak właściwie z tego co wiem to cztery. Tak jest, będą cztery odznaki, będzie brązowa, srebrna, złota i duża złota, która będzie się różnić od tej złotej, bardziej złotym kolorem. No właśnie, ale to co trzeba zrobić, żeby te odznaki dostać? No to Paweł. Znaczy te odznaki to będzie w ten sposób, że będą miejscowości na trasie, które będą obowiązkowe do zdobycia. Tych miejscowości będzie 18. Znaczy miejscowości do zwiedzenia będzie jest o wiele więcej. Ale tych obowiązkowych rozumiem. Obowiązkowych, tak, tak. To będzie 18. Podzielone właściwie tak, że po zdobyciu 6 otrzymuje się brązową. I w dowolnym oczywiście czasie. W dowolnym czasie. No i później następne. Jeżeli się zdobędzie następnych 6 miejscowości, odwiedzi się następnych 6 miejscowości, no to zdobędzie się srebrną. A jeżeli się odwiedzi i zwiedzi pozostałe 6, otrzymuje się odznakę złotą. A ta super złota? A jeżeli się przejdzie wszystko w jednym czasie, na jednej wyprawie, na jednej wycieczce, wtedy otrzymuje się odznakę dużą złotą. Jest to zrobione na wzór odznaki, która jest Beskidzki Szlak Główny, Sudecki Główny Szlak, czy odznaka niebieskiego szlaku od Grybowa do Rzeszowa. One też są właśnie stopniowane na tej zasadzie, że każdy może sobie, każdy turysta w zasadzie to jest w stanie przejść. Który chodzi z plecakiem, jak się to mówi. No. Ile łącznie kilometrów? No to tak, no trudno powiedzieć, no bo jak się googluje, wujek Google wskazuje jakieś niecałe 400, 380, 60 kilometrów, bo żeśmy do tego włączyli Łysą Górę, żeby było tak trochę trudniej, bo granica szła po Ostrawicy, nie? A Łysa Góra przed Ostrawicą, także my sobie wyleziemy na wierzch, a potem na dół. Może na wierchu będziemy spać też. To jest właśnie też podyktowane tym, że jest, mimo że tak ludny region, nie jest tak łatwo o nocleg. Bo schronisk PTTK mamy po drodze raz, dwa, trzy chyba schroniska, a potem są jakieś agroturystyki. I po czeskiej stronie nie wiemy, jak to tam wygląda. Po czeskiej stronie to bydlenie, jak się to mówi o ich niebu, no będziemy szukać coś znajdziemy zawsze. No. Czyli rozumiem, że panowie wychodzą, startują właśnie z cieszyńskiego rynku, bo tu też jest start. Każdy etap właściwie zaczyna się z cieszyńskiego rynku i powrót też na cieszyński rynek. Wy teraz testujecie, jak to się wszystko uda, trasa będzie okej, to rozumiem, że jeszcze w tym roku oficjalnie wystartuje właśnie to przejście z tą odznaką. Że odznaka, bo mamy przychylność starostwa w tym względzie, zarząd nasz PTTK też jest bardzo zadowolony, że taka inicjatywa jest.
no, będziemy mieli taką cieszyńską oznakę. Może, jeżeli to tam wszystko się uda podokręcać, błędy ortograficzne się poprawi i to wszystko, będzie to no, do każdego do przejścia. No ja muszę zadać to pytanie. A będzie jakaś wyprawa z kajakiem w tym roku? No ja planuję na sierpień pętlę żuławską dużą. Ale razem? Jak się Pawłowi jak się wszystko uda, będę idę do... jak Bóg do. Tak jest. Jak a ja mówię jak kasa puści. No czyli być może jeszcze spotkamy się przy okazji właśnie tej wyprawy. Bardzo panom dziękuję, jeszcze raz życzę powodzenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.